dobry. Dzień dobry, policja. Co się stało? 鎌倉交番から参りました、愛子と申します。日本に？Dzień dobry. 今日は巡回連絡でお伺いしました。Co to jest? こちらにお住まいの方のお名前ですとか、お住所、連絡先、職業などをお聞きしております。Aha, okay, dobrze. じゃあ、お名前は？ Emil Truszkowski.Truszkowski. Emil. Emil. To. Ko. Se. To. Se. Truszkowski. Cześć, Truszki.Jesteśmy japońsko... Polską parą. Aikoi. Emil, witajcie na kanale. Dzisiaj chcielibyśmy wam opowiedzieć o policji w Japonii. Jak sami widzicie, dzisiaj mamy pasterunkową Aiko na służbie, która opowie wam o tym, jak działa japońska policja. 警察の仕事は世界中どこでも一緒なんですけど、日本の警察はポーランドの警察とはね、またちょっと違った点がいくつかあるので、今日はそれをお話ししたいと思います。じゃあエミル、実際ね、もう日本に10年近く住んで、日本の警察に対する印象ってどう？ Pierwsze wrażenia z japońską policją, jeśli o mnie chodzi, to przede wszystkim jest to, że japońska policja służy głównie po to, żeby zapytać się o drogę w Japonii. I faktycznie dużo osób się pyta o drogę policjanta, czy to właśnie na posterunku, czy gdzieś na ulicy. Jak nie wiecie, jak coś znaleźć, wystarczy zapytać się policjanta i gwarantuję, że wam pomoże.Ja w Polsce nigdy się nie pytałem policjanta o drogę, no wydaje mi się to trochę dziwne, ale w Japonii jest to dość normalne i policja zawsze chętnie pomaga. まあだから日本のそういうね、交番にいる警察の人は、まあ街で困ってる人を助けるっていうのは仕事の一つだからね。Czasem osoby, które oglądają nasze streamy na Twitchu mówią, że w ogóle policji nie widać na ulicy, ale może po prostu nie zauważyliście, że wszędzie są takie małe posterunki koban, prawda, w każdym miasteczku, a no, widać je.No i policja też często patruluje ulicę po prostu na rowerze. Nie w radiowozie, tylko jeżdżą na takich rowerach, nie? Czasem w parach, w grupie. Śmiesznie to strasznie wygląda, mają policyjne rowery specjalne. だいたいね、まあ、最新の情報では約 10% だっていうふうに言われてますね。でもこれは、今までで一番高いパーセンテージ。W Polsce jest około 15% chyba. To trochę podobnie.まあ 10% が多いとは言えないと思うんですけど、まあ、これからねもうちょっとどんどんね増えていく傾向にはあるのかなと思いますね。最近アニメもあった、女性警察官の、箱詰めっていうアニメあって、2人の女性警察官が主人公のアニメなんですけど、Musimy obejrzeć. Na pewno teraz będzie więcej policjantów. Ale często się widzi policjantki na ulicy. Ja dość często widuję. U nas w Ofuna też są policjantki. まあやっぱりさ、その女性に関する犯罪も増えてるじゃない？なんかそのストーカーだとか、そういう性犯罪で苦しんでるね、女性もいるし、やっぱそういう女性に対して、例えば話を聞くとか、そういうシーンでも、男性警察官よりは女性警察官がやってくれた方が、そのね、被害者の人も話がしやすいし。Chcielibyśmy wam dzisiaj przedstawić cztery unikalne cechy japońskiej policji, których no chyba się nie widzi w Polsce. これは最初のスケッチで皆さんにお見せしたシーンなんですけど、俺ね、警察がそれぞれの家をね、回ってるんです。引っ越すと必ず警察が来る家に。Aiko, dlaczego oni przychodzą do domu? Ja byłem mega zaskoczony, jak policja przyszła pierwszy raz do domu. Dlaczego na mnie? Czyżbym jakiś, no był w kłop, w jakichś tarapatach, coś zrobiłem złego? Ja jestem, będę podejrzany o coś? 安心して、安心して。これはね、捕まえに来たわけじゃなくて、の巡回連絡といってですね、その警察がその地域にどんな人が住んでるのかね、把握するために、その家に住んでる人の名前とか何人住んでるかとか、どういう家族構成なのかと、緊急時の連絡先とか職業をね聞いて回ってるんです。で、大体その巡回連絡カードっていうのがあって、それに記入してくださいってことで渡されるんですね。大体まあ自分で書くケースが多いかな、それにね、で渡す。
w jakim celu oni zbierają te dane? これのね、目的はというと、例えば何か不測の事態ね、まあ、災害とか、もしくは事故とか事件が起きた時に役立てるために、そういう情報を警察の方で保管してるんですね。No to ma nawet sens. Aiko, a co ty odpowiedziałaś policjantowi, jak przyszedł do nas? この家に引っ越してきた時に、この地域のね、のおまわりさん来たんですけど、それまでに聞かれなかった質問をしたんです。それは、著名人の方とかではないですよね。これね、初めて聞かれた。鎌倉は結構セレブリティが多く、ね、住んでて、まあ、例えばエヴァンゲリオンの監督の庵野秀明ね。彼も鎌倉に住んでる。タイメシかタクタクタク。なので、多分ね、鎌倉ではそれをね、巡回連絡の時に聞く決まりになってるんだと思いますね。あ、こうやってちょっと見せる YouTuber ですって言いました。Bardzo zdziwiło mnie także to, że jest w Japonii dużo posterunków, które są połączone z domem, w którym mieszka ten policjant pracujący na tym posterunku. Normalnie tam mieszka na co dzień, nie? To jest dość unikalne, wydaje mi się. Aiko, jak się nazywa taki posterunek? To jest to, co się nazywa, czuzanshō te wareru desu. Czuzanshō. Ano, machinaka ni aru soyu iwaeru kōban ni wa 2 shurui atte, の一つはその家とつながってる駐在所、うん、でもう一つは普通の交番っていうのがあるんですけど、そこは家ではなくて普通に警察官の人が通勤して、そこに24時間誰か必ずいる、うん、駐在所は家とつながってて24時間誰かそこにはいるんですけど、ただ一人の警察官だけそこにいるので24時間勤務できないから、普通に朝から夕方までそこにねいるので夜はお休みしてます。On płaci za ten dom? Czy to policja za to wszystko płaci? On tam z rodziną mieszka, nie? 多分かなり安い金額でね、住んでると思いますね。ドブルビジネス。でしかもその一人しかいないので、例えばパトロールに出かけちゃった時とか電話とか出れないじゃない？だから家族が手伝ってるケースが結構あって、奥さんとか。ジョナのタイプマガ？でその場合はね、その手伝ってる家族に対して、まあ、手当が支払われるそうなんですね。都道府県によって金額は違うみたいなんですけど、ちょっと調べてみたら京都府ね、京都府では7万5千円ね、1ヶ月に支払われてる。Super, nie mają tańsze mieszkanie, domek. Jeszcze żona dostaje pensję za to, że odbiera telefony, nie? その駐在所の意味っていうのは、やっぱり地域と密接なつながりを持てるっていう部分が大きいと思うんですね。一人しかいないから町の人はみんなそのおまわりさんの顔を知ってるし、おまわりさんも町の人の事情をよく知ってるので、その町で何か起きた時にね。Fajny jest system. Wydaje mi się, że całkiem dobrze to jest zrobione. A skoro już jesteśmy przy bezpieczeństwie, to sponsorem dzisiejszego odcinka jest NordVPN, który pozwala wam zachować prywatność i chroni wasze bezpieczeństwo w sieci. ポリチアインターネットはレンツェドグリグジェトホイ VPN。 あれポツミ VPN ノード VPN ポマガチザホバチプリバトノシチフシェチフロニプシェドズウィミストロナミイビルサミ。A czy pomaga w dostępie do treści niedostępnych w moim kraju? Dokładnie. Instaluję Node VPN teraz. Dobrze, to ja już instaluję, tylko proszę bez mandatu tym razem, ok? Już, już. Bardzo dobrze. Bezpiecznego surfowania. Uważaj na siebie. Tak jest, zrozumiałem. この番組は Node VPN の提供でお送りします。 Bardzo dziękujemy firmie NordVPN za wsparcie naszego kanału. Jeśli akurat potrzebujecie VPN, to skorzystajcie z naszego linka, który znajduje się pod filmem, aby ściągnąć NordVPN. Możecie się zapisać do NordVPN bez żadnego ryzyka dzięki 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy. Policja w Japonii rzadko używa broni. W ogóle panie kojarzycie, że w Japonii w ogóle mało jest broni. Ciężko jest dostać broń w Japonii, pozwolenie na broń, tylko myśliwi praktycznie mogą. I policja naprawdę praktycznie nie używa broni, ale policja posiada broń ze sobą, prawda? Tak, 彼らいつもね、その拳銃は携帯してます。でも、拳銃を使う条件っていうのは結構法律でね、厳しく定められてるので、
もしそのね拳銃を犯人に対して使った時にそれが違法だと判断されればね、あのその警察も犯罪者になってしまうので、かなりその使用する場面に関しては慎重になってるんだと思いますね。To nie jest Ameryka, gdzie przy każdej okazji od razu pistolet wyciągają. Tego w Japonii nie ma, na szczęście. その代わり日本独自の道具というのが使われてるんです。もし空手、合気道。答えはですね、さすまたという道具なんですけど、これは実は江戸時代の警察もね使っていたというすごい歴史のある道具なんです。ちょっとフィッシングに使うこういうね魚を刺す時とかに使うものに似てるかな、形としてはね。実際見ちゃうよ、タキタキキエキ。そうそうそうそう。でもそれを使って実際に犯人を刺すわけではない。その犯人を取り押さえたり、その行動の自由を奪うために使われる道具なんですね。Tak, w Japonii to, to zauważyłem, że policja stara się obezwładnić osobę agresywną, prawda, różnymi narzędziami, takimi tarczami, tarcze mają, shirdo, tak, czy tym sasumata, takim kijkiem, rzadko używają broni. I też widziałem wiele razy sytuacje na ulicy, na przykład w Shinjuku, Shibuya, jak ktoś pijany, agresywny był, to policja raczej dąży do deeskalacji sytuacji poprzez otoczenie najpierw tej osoby, jak ze wszystkich stron go otaczają i tak starają się go no, uspokoić, ale też z tym faktem, że go otaczają ze wszystkich stron, no to on nie ma jak, prawda, się ruszyć, uciec. To jest też taka ciekawa technika. Policja popełnia przestępstwa w Japonii? Tak, tak, tak. 結構よくあるんですよ。まあ、多い犯罪としてはわいせつ行為、例えばね、痴漢とか痴漢盗撮とか、まあ、本当によくあるので、ニュースで見てもまたかみたいな感じですね。あとは詐欺とかね、お金を騙し取ったりとか。Dlaczego takich przypadków jest dużo w Japonii? まあ原因の一つとしてはやっぱりその警察官の仕事ストレスが多いっていうことがあるんだと思いますね。まあ、勤務時間が長いし、そのシフト勤務でね、すごい勤務も不規則、やっぱり危険な場面に居合わせることも多かったりするので、まあ、本人は元気だと思ってても実は裏ではすごいストレスが溜まってて、気づいたら自分犯罪を犯してしまってたとかね。あの実際に元警察官の人の記事を読んだんですけど、その人の記事によると、警察官は結構給料がいいと、なので若くて結構いい給料をもらってしまうので、お金の使い方がね荒くなってしまう。例えば急に高級車を買ったりとか、あとギャンブルにのめり込んだりしてパーってお金使っちゃって、お金に困った警察官が詐欺を働いたり窃盗を働いたりするっていうケースが結構あるそうなんです。実際になんかこのうちのね近くのその大船の警察署でも最近その詐欺で逮捕された警察官がいるっていうニュースを見つけました。その警察官はその自分が取り調べをしていたその窃盗の犯人からね、被害者に対してお金を返しなさいよっていうことで、まあ、十数万円受け取ったものを全部自分のポケットに入れてしまったと。で理由はギャンブルに使うお金が欲しかった。なパチンコ？わかんないけど。どれポリシャンザラベフトイヤポニクルで。平均なんですけど、だいたい1年から5年勤務すると、平均で510万円。おお、とです。bardzo dobra pensja, to więcej niż japoński salaryman taki typowy. そうそう。日本ではその一般の会社員の年収っていうのは平均で430万円だっていうふうに今言われてるので、それと比べるとかなりいいですね。でそれから警察官としてどんどんキャリアを重ねていけば、まあ50歳ぐらいになったら800万円とか。それぐらいねもらえるそうで、まあね、危険を伴う仕事だから給料が高いっていうのはまあ納得はできるんですけど、まあ、警察官がそういう詐欺とか窃盗の犯罪を犯してしまう背景としてそういう高級取りだっていうこともあるようなんです。trochę dziwne, bo spodziewałem się, że jak zarabiają dobrze, to nie będą właśnie kombinowali w żaden sposób, żeby jeszcze więcej zarabiać, brać łapówek czy coś takiego, no bo jak mają dobrą presję, to po co, nie? Ale to ciekawe z tym hazardem, tego nie wiedziałem.
Jak sami widzicie, policja w Japonii jest troszkę unikalna i działa inaczej niż polska policja. Jak będziecie na wycieczce w Japonii, to nie bójcie się podejść do policjanta, zapytać na przykład o drogę, bo na pewno wam pomoże. Wiem też, że mają tłumaczy na telefon, więc nawet jak nie będziecie znali japońskiego, to możecie się zapytać i oni zadzwonią po tłumacza, prawda, żeby wam pomóc. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. じゃあこちらのビデオを見て、日本の警察こんなところにびっくりしたとか、何か日本の警察に関する質問とかあればぜひコメントにお願いします。よろしくお願いします。 Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.